Kiedyś miałam nawet taki sen, że obudziłam się i ktoś mi powiedział, że mam tylko pół roku życia. Obudziłam się z tego snu po prostu zaryczana, bo był tak prawdziwy, tak po prostu emocjonalny, że potrzebowałam przytulenia później. W obecnej chwili w swojej śmierci się już nie boję, ale boję się tego, co pozostanie w osobach bliskich. Chciałabym w końcu odnaleźć swoją ścieżkę, taką już naprawdę usystematyzowaną. No nie powiem, że chciałabym dążyć do oświecenia, tak? Chciałabym, żeby takie moje życie było. Bez problemów takich materialnych, fizycznych, lekkie. Chciałabym, żeby bliskie mi osoby do tego samego doszły. Żeby nie przywiązywały się i sobie nie utrudniały życia. Nie patrzeć na to, co mówią inni. Iść po prostu swoją ścieżką i nie przywiązywać się do tego. Ludzie są, ludzie mijają. Jeśli ci ich opinia do szczęścia jest niepotrzebna twojego własnego życia, to się po prostu tym nie przejmować.